Dzień dobry, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Jestem Radek, a dzisiaj kontynuujemy sobie przygodę w The Walking Dead. Zobaczymy, jak się uda nasz wypad do siedziby Crowforta w poszukiwaniu surowców, zasobów i wszystkiego, czego potrzebujemy. Jesteśmy uzbrojeni, jesteśmy zwarci, jesteśmy gotowi. Bierzemy Clementine ze sobą i to chyba oznacza, że Omid zostaje sam. Trudno, kto by się nim przejmował, nie? Chyba, że Ben zostanie. Pewnie, Kenny, porozmawiajmy. A, nie weźmiemy wszystkich. Tak właśnie się zastanawiałem wcześniej. Dzień dobry. Jak? To jest podstawowe pytanie. Pozwólcie za trochę kamerę. Światło zmniejsze. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Żadnego problemu z ludźmi, którzy chcą pomóc. Mam problem z faktem, że łódka nie zabierze wszystkich. Hold up just a sec. You ready? Ready. Hey, whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl's not just excess baggage. She's gotten us out of a tight spot more than once. Prawda. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Ben... A, myślałem, że Ben zostaje i dlatego tak przekazał ten toporek. Ale rozumiem, że Ben po prostu uznał, że sam nie będzie w stanie nic z nim zrobić, więc lepiej przekazać komuś, kto ma do tego jakiekolwiek predyspozycje. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need and we get the hell out before. Coś czuję, tak już trochę skacząc do przodu, że będziemy musieli potem wybrać osoby, które płyną. No dobra, to co? Myślę, że przynajmniej się przysłuchasz przez ten cover. Czy cokolwiek jest słyszalne. Okej. Okay. Dobra. Wszystko okej? Okay? Tam jest jeszcze jeden taki toporek. Widzę go na ścianie. Chcę. Ale rozumiem, że nie będzie mi danego zabrać. Już mi się to nie podoba. Boże, to jest faktyczny zasadzka, czy nawet nie zasadzka, to jest faktyczny atak. No shooting. I w tym momencie podniósł pistolet. To nie jest specjalnie skomplikowane, po prostu trzymam W. O! A to lekkie zaskoczenie. Czy co, zaś się okaże, że cała ta placówka Crawforda już jest rozwalona. Albo po prostu, że stracili kontrolę nad terenem jakby poza budynkiem. Interesujące w sumie. Dobra, widzę, że się już nie bawią w bycie cichymi. Na pewno was usłyszeli. O, so sorry about that. Ale no... Strach jest dobry. Strach powoduje, że ludzie się pilnują. Też tak myślę, szczerze mówiąc. Dokładnie.
I agree. So long as we don't let him box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. No, mamy całkiem sporą grupę, jakby wszyscy z nas byli uzbrojeni. Ja też, Ben, ja też. Ale jakby wszyscy z nas byli uzbrojeni, tak faktycznie, to moglibyśmy nawet powalczyć. Okej. Just keep moving. Czyli miał jakiś atak paniki przez chwilę? Tak to wyglądało trochę. Słuchaj, co jest nie tak z modelem mi postaci? Mam wrażenie, że coś jest bardzo nie tak, nie potrafię do końca ogarnąć co. Chyba broda mnie irytuje z jakiegoś powodu. Tam jakiś taki kwadracik. Armory. Z ślicznym rysunkiem. Jakieś plany z cztery grupy były. Okay, so now what? Where do we start looking? Ja bym się do tej armory wpieprzył, jednak. Nawet trochę na siłę. Here. Just give me a sec. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okay. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? A ona wcześniej była przecież częścią so then we just need a battery. Tej grupy, jakby nie patrzeć. Right next door. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay, guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. A Clementine? Jesteś z nami, nie? What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. A Ben też tu zostaje, okej. Okay. Przynajmniej nie sama. Jest dodatkowo in charge. Widzę, że jej też się nie podoba ten pomysł. Wydaje mi się, że to chyba jest najsensowniejsze wyjście. Czy tu w ogóle coś jest, co można by ze sobą zabrać? A, myślałem przez chwilę, że... No tak. Nie, bez rzeczy, tutaj coś jest, co można by zabrać. Bardzo, szczerze mówiąc, z takimi się bawią dzieciaki w szkole, to nie zazdroszczę. Dobra, a w telewizorze coś jest? Nie, no tak. Nie ma nie ma światła przecież to. Dobra, 10 punktów dla ludzi, którzy ogarną, co to kurna jest. Co to jest?
Na litość boską, to są jakieś demony, to jest Cthulhu. Kto robi Cthulhu w Walking Dead? Nie chcę tego tutaj. Ktokolwiek to rysował. Naprawdę. Boże święty. Ameryka. A tak, nauczyciel historii. To musi coś powiedzieć o historii przecież. Dobra, zerknę tylko na ten plan jeszcze i spadamy. My idziemy po paliwo, tak? Czy my idziemy po baterię? Zapomniałem już. Dobra, whatever. Dobra. Tutaj są jakieś zasady. Chciałem przeczytać już wcześniej, ale nie było to bardzo czasu. Czyli trzeba mówić o medical conditions wszystkich do rady. I come on. Dzieci poniżej 14 roku nie mogą być puszczane bez autoryzacji. Każdy, kto został poproszony o opuszczenie Crawfordu, nie może wrócić pod żadnym pozorem, pod żadnym powodem. Jakiekolwiek złodziejstwo i kradzieże wewnątrz dystryktu nie będą tolerowane i niczego nie wyrzucać. Wszystkim się zajmować i dbać o racje żywnościowe. No dobra, no w zasadzie całkiem reasonable. Znaczy te 14 lat i tak dalej. Okej. Jeżeli założymy, że demokracja w takich sytuacjach nie działa, no to wiadomo, że ktoś będzie liderem. Słyszę zombiaki. I don't like that. Jesus Christ. Człowiek sobie spokojnie robi jakieś rzeczy i nagle słyszy krzyk. No, wyszło po prostu? No dobra. Muszę się było domyśleć. Nawet łazienka jest zamknięta. Może ci z Crawfordu wszystko pozamykali w sumie. To musiała być jakaś faktyczna, regularna walka z tymi zombiekami. Dobra, a ten zakrwiony... Zakrwiona szafeczka? Może coś w niej jest? Logan. Longley. No szkoda, szkoda, tam mogą być ciekawe rzeczy. Jezu, się przestraszyłem. Dobra, Vernon tam robi swoje. Chyba. My mieliśmy iść raczej z tą beczką, której nie pamiętam imienia, szczerze mówiąc. Chyba tu, nie? No już pobiegła, on już ma te wszystkie rzeczy, które mieliśmy zebrać, już wraca prawdopodobnie. Biorąc pod uwagę, jak my się opieprzaliśmy. Jakiś zombie wraca po imprezie w nocy do domku, na chillku. Zobaczcie, ledwo daje radę, ale idzie, idzie. Co jest napisane? Autoryzowany... A, że to jest tylko dla autoryzowanych pracowników tego miejsca. No dobra, zresztą możemy to przeczytać dokładniej. No i super, idziemy, idziemy. O! What? Ja to widziałem. Jeżeli ktoś tutaj przebiegł, to musiał wyskoczyć po tę siatkę. Zaskakujące trochę. To szybko i bezszelestnie zrobić. O, akurat bardzo dziwne. Wręcz wątpliwe. Zaraz, zaraz. No exceptions, okej. Tam też coś było, chciałem to zobaczyć, o. Tak, to mieliśmy przyjść faktycznie. Dobra, to co, wejdziemy tędy pewnie? O. Te półki się złamią, jestem przekonany. Kurde, jednak nie. Były musiały być mocno zamontowane. Dobra, robota ktokolwiek to robił. Lika żyłowo sobie przeskoczył ileś metrów. Ej, come on. Nie wiem, czy tak powinno być. Wydaje się co najmniej niebezpieczne. Okej. Okay.
No dobra, to co, tu szukamy innego jakiegoś? Jak my w ogóle wrócimy? Ale co się dzieje? A, zombiaczki. Całkiem sporo zombiaczków. Ale tylko chillują. Jak chillują, to nie ma co zawracać głowy. Okej. Draining zombie. Okej, to jakaś personalna kwestia musi być w stosunku do tego kolesia. No to na pewno była jakaś personalna kwestia. Garage door's jammed. Can't raise it. Nie lubię takich momentów z takimi drzwiami, bo mam wrażenie, że one się opuszczą, kogoś utną w połowie. No tak, trzeba było być głośniejszym. Wiem, to się taka bardzo łatwo poszła jednak. Myślałem, że będzie trochę większy opór stawiać. Bzium, patrzcie jak to napompujemy szybko. Nie podoba mi się to, że akurat on jeszcze żyje. On coś odwali na pewno. Mi się wydaje, że on przyniesie jej śmierć tak naprawdę. Dobra. Co my tutaj mamy ciekawego? Może, a możemy spróbować otworzyć? Widzę kilka różnych rzeczy. Aha. Dobra, tutaj w ogóle. No czemu nie? Mieli dostęp, mieli zaraz pod ręką praktycznie. Możliwość ten. Zaglądania tutaj i przeszukiwania tych rzeczy, to czemu nie spróbować? A tak, no power. Nie ma jakiegoś generatora czy coś takiego? No dobra, no to w takim wypadku wejdziemy sobie do ofisa. Nie wejdziemy sobie do ofisa, nieważne. Czy jeszcze do zwiedzenia? Tak myślałem. Może Molly jakby nam pożyczyła tą swoją... Ej, dude. Something you need? Think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot. Hilda. Hilda. That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. I tak miałem miejsce, to bym coś innego wziął do ręki, tak jako zamiennik póki co. Aha. Może jak weźmiesz baterię, to przestanie ten. To
przestanie działać ten alarm, co nie? Jak to, na litość boską? Okej. O, alarm przynajmniej przestał działać. Silna kobieta, kurczę. Może opuśćmy po prostu to i tyle. Ech, ja bym to po prostu opuścił na tych zombiaków. O, Jesus, jaka impreza. A mam jakąś w ogóle amunicję? Myślałem, że to jest ten pusty pistolet. O kurde, oni są naprawdę, naprawdę silna kobieta. Come on, szczerze mówiąc, tak jest całkiem nieźle w tym momencie. Come on, what are you, chicken? Jump. A no. I can't. It's too far. Chcę powiedzieć chicken, ale whatever. Niech będzie, że I can't. Znam się, jak ta szkoła została do tego stopnia rozwalona. Boże święty. Ja nie lubię takich ludzi, którzy są takimi... Ja rozumiem, czemu ona to zrobiła. Prawdopodobnie też bym tak zrobił na jej miejscu, ale... Jeżeli bym musiał gdzieś pójść, ale w tym momencie... Jezus Maria. No, zobaczmy, czy tam zgarnęli w końcu te rzeczy, czy cały czas stoi tutaj. Czy cały czas stoi tutaj, Vernon. Co wy robicie, ziomeczki? No, to ja mam tu tylko godzinę. Ale okej. Nic nie powiem na ten temat, nie będę was krytykował. Zdziałajcie sobie swoim własnym tempem, jest wszystko w porządku. Tutaj tak się śpieszymy, gdziekolwiek, a nie nic. Ja zdążyłem, kurde, wydostać się z... O, Jesus Christ! Cieszyłem. No, ciekawe dlaczego. Jeszcze raz, okej, okay. Czemu nie? To są szyby, mimo wszystko mi się wydaje, że one pękną za chwilę, jak tam będą napierać na niej. No tak. No, mamy paliwo, mamy w teorii baterie. To co teraz się może skrzanić? Get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Nie przestała bez paliwa, nie... Chyba, że ma paliwo gdzieś. God damn it. Jeśli ona ma paliwo, to trochę gorzej. Co tam, Clementine? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it. No cóż. W sumie to biorąc pod uwagę realia, w których żyjemy i to, że w niektórych miejscach wciąż szkoła jest zdalna, to mnóstwo ludzi pewnie ma podobne odczucie. Ale jako były nauczyciel mogę powiedzieć, że fajnie jest być nauczycielem. Z uczniem nie do końca może.
she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Szczerze to nie. Ja tak nie uważam. Ale akurat to jest kłamstwo, którego możemy się podjąć, wydaje mi się. Dobra, no to co? Zobaczmy, co tam z Kenny z Benem robią, bo jakoś tak nie idzie im wejść do tych drzwi. We already got the fuel and the battery. Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly mają, niestety. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. We hardly know her. Nie to, żebym zaufał. To raczej była sytuacja, w której musiałem tak się zachować. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. Okay, Ben. Słucham. It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Doc and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be... O Boże, o to chodzi. Zapomniałem kompletnie o tym. Proszę bardzo. No się ci zabije. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault. I can't do it anymore. Ben, listen. Kenny seems like he's got his shit back together because right now he's got a purpose. But he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it. And then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear it. But it's not now. Zgadzam się z tym wszystkim, co mówi w sumie Lee, tak naprawdę. Ben nie brzmi jakby był zadowolony z faktu, że mamy rację. Dobra, ale tak serio, czy my jesteśmy w stanie coś teraz dla was zrobić? Okej. No co, to wyjdziemy zobaczyć, co tam lekarz ciekawego robi. Jeszcze mamy czas. No dobra, pogadajmy jeszcze z Bree. Bree? Hey Lee, thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. Pomijając fakt, że chciałeś mnie zabić jakiś czas wcześniej. So you're a cancer survivor, like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better, when I thought there might be some hope. All this happened. No to faktycznie pechowo. I'm the only one who survived. Funny how things work out. Ironicznie, ale no cóż. How long have you known Vernon? Couple of years. Dowiedzmy się czegoś więcej. He was really great helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. Kept us alive. No, Vernon się wydaje być sensownym człowiekiem. What do you think about this whole Crawford situation? I'd rather not talk about it. Too many awful memories. Even being back here gives me a bad feeling. Boże, co on tutaj w ogóle robił? Everyone dead? I got no sympathy for what happened to these people. They weeded out the sick and the old, even children, those least able to defend themselves so that they could save their own skins. Whatever happened here, however Crawford fell, I consider it poetic justice. Damn, girl, that's cold. Czy ja wiem, czy to jest takie zimne? Moim zdaniem po prostu... Ja bym powiedział odwrotnie, że to jest właśnie gorące. To jest płomień zemsty tak naprawdę. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Dobrze, pomożemy z medicine w takim wypadku jeszcze. Zobaczmy. Co tam się ciekawego dzieje? To chyba było tam. Ile jeszcze tam żyją? To było tu, prawda? Tak mi się kojarzy, że to było... Nie mam jeszcze tego otwierać. To był plot twist. Teraz medicine w ogóle było tam, daleko strasznie. Szkoda, jest całkiem spora.
Aha. Jak oni tu w ogóle weszli? Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł, no ale... A z drugiej strony... No i super. Bardzo ładnie wszystkich headshoty poleciały. Nie sprawa, że skoro oni to jakoś wyszli, ta grupka, to pewnie... Ej, dude. After we got inside, I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. Hey. There's no way we can bust it open. Maybe with enough time. I don't know how much of that we have. Be a hell of a lot quicker if we just knew the four-digit combination. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Tak właśnie zróbmy. Może znajdziemy gdzieś ten kod. Może on gdzieś jest zapisany jednak, mimo wszystko. To super. Czy mogliśmy na nią zwrócić uwagę? Nie no, aż tak randomowo to chyba raczej by nie leżało to po prostu. Jakaś kaseta, ale czy nie było napisane? Ale czy to mógł być kod do sejfu? Czy my tam w ogóle możemy przejść? No właśnie. No, nie moonwalkuj. Nie możemy tam podejść w ogóle? A miałem wrażenie, że mogliby tam coś kliknąć. Molly help me get the battery we needed. That's great. One down. Where is she? She took off. Had some kind of errand she needed to run. Took off with the battery? Yeah. Niestety. Be back. I hope so. That girl doesn't really strike me as a team player. More the mercenary kind. Też mi się tak wydaje. How much time do you think Omid has? A w ogóle Omid jest w tym domu cały czas sam. The sooner we get him some strong antibiotics to start fighting that infection, the better. Let's just leave it at that, huh? Hey, Doc. I just wanted to thank you for coming with us. For all your help. I really appreciate it. Don't mention it. It's times like these we've got to help each other the most, right? And we're no better than those Crawford sons of bitches. I heard that. Nonsense. I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open. Good idea. Not working. Dobra. Moi drodzy, ale szukanie kombinacji do sejfu to już sobie zostawimy na kolejny odcinek. Dzięki ślicznie za oglądanie tym razem. Ja mam nadzieję, że się podobało i że zmierzamy do jakiegoś fajnego zakończenia. Nie jakiegoś tragicznego totalnie, bo się dowiemy. No to jest czwarty chapter, jeszcze będzie piąty. Tak czy siak, jeśli się Wam podobało, zostawcie lajka i subskrypcję, będzie to bardzo mile widziane. A ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej!